Hejo, hejo! Witam serdecznie i zapraszam na tak świąteczny, który był jako zadanie 7 albo 6 grudnia, już teraz nie pamiętam. Dzisiaj mamy 8. Także nadrabiam zaległości. Oliwia, czy czytała nam pytania? Tak, jest teraz akurat zapożyczony od kogo? Stylizacji. Od Karoli ze stylizacji, którą serdecznie pozdrawiam. No i jedziemy. Pytania. Wolisz w święta chodzić w piżamie, czy elegancko się ubrać? I troszeczkę głośniej. Czy ja wolę chodzić w piżamie, czy się elegancko ubrać w święta? Zdecydowanie wolę w piżamie. Wolę w piżamie i to w takiej bardzo takiej mirusińskiej, cieplusińskiej, z takimi, żeby nie było, nie będę tu świecić nogami, z takimi kapciami najlepiej. Także jakby co, to lubię tak pinkloutsowo albo primarkowo chodzić w święta po domu. Gdybyś mogła w tym roku kupić prezent tylko jednej osobie, kto by to był? Nie mogę kupić jednej osobie, bo mam dwie osoby. W takim razie ja złączę dzieci do kupy, że tak się wyrażę, i kupiłabym coś jednego dzieciom, czyli wybrałabym ich dwoje, ale jedną rzecz dla nich dwoje. Czy prezenty otwierasz rano, czy wieczorem w Wigilię? Wiecie co, z tym bywało bardzo różnie, dlatego że jeżeli chodzi o czasy, jak byłam jeszcze dzieckiem, to jeździliśmy na Wigilię do babci i zazwyczaj było to tak, że wszystko już leżało pod choinką, a tu trzeba było siąść do stołu, złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, zjeść kolację i cholera jasna, na samym końcu dopiero otworzyć prezenty, które połykałyśmy już wzrokiem. Tak to było. Potem z czasem się to zatarło, gdy zabrakło właśnie babci, dziadka i tak dalej, święta spędzało się w domu. To powiem Wam szczerze, że prezenty otwieraliśmy zazwyczaj chociażby po pierwszym posiłku, tak wiecie, naruszyło się ten jeden posiłek i szybko, szybko do paczki, żeby tam zajrzeć, zobaczyć. Więc raczej po kolacji niż przed. Czy kiedykolwiek zrobiłaś domek z piernika? Tak, robiłam domek z piernika i nawet nie wiem, czy nie ma tego na vlogmasie którymś, jak nagrywałam z dziećmi. I teraz nie mogę tego skojarzyć, czy to już było jak nagrywałam, czy to było jeszcze zanim nagrywałam, ale kiedyś z dziećmi kupiliśmy taki tutaj domek. Nie zjedliśmy tego, to nie jest zjadliwe, to nie było dobre, bo robiliśmy to z takiego gotowca trochę. Że to trzeba było poskładać ten domek, trzeba było go polukrować. Tak robiliśmy. Co lubisz robić podczas przerwy świątecznej? Co lubię robić podczas przerwy świątecznej? Jeść. Nie, jeść. Jeść to lubię tak w sumie cały czas, tylko czasu ostatnio na to brak. Co lubię robić podczas przerwy świątecznej? Teraz nie wiem, o jakiej przerwie tutaj mowa. Jak jest wolne. No bo jeżeli mamy wolne i to jest taka przedświąteczna, no to są przygotowania do świąt, czyli przystrajamy wtedy dom i tak dalej. Więc chyba tu o to chodzi, tak? Ta przerwa świąteczna, nie wiem za bardzo. Ale jeżeli chodzi o jakieś wolne, no to odpoczywać, gotować, ozdabiać dom, jeżeli o tą przerwę chodzi. Trochę nacieszać się sobą nawzajem i spędzać gdzieś razem czas. Jakieś Christmas markety uwielbiam na przykład. Ulubiona świąteczna potrawa. Barszcz czerwony z uszkami chyba. I ryba po grecku. I ryba po grecku. Ale ryba po grecku to jest najbardziej ulubiona, ta, którą ja robię. Przeze mnie robiona. Tą uwielbiam najbardziej, ale ogólnie to chyba barsz z uszkami. To zawsze wciągałam po prostu jak małpa kit. Ulubiony film świąteczny? Kevin chyba. To jest taki klasyk. Nie, jeszcze coś było, co lubiłam. Z jakimś psem to było. Ja nie mogę teraz skojarzyć. A jakimś pies, nie Beethoven, ale z takim jakimś psiakiem, który został chyba komuś podrzucony. Ja nie mogę teraz skojarzyć, ale to było też świąteczne. Na pewno Kevin. Jeszcze coś było. Co oglądaliśmy jeszcze w święta? Coś takiego było. Jack Frost. To jest ten na tym pociągu? No. Nie, to nie to. Jack. Wiesz o czym mówię? To chłopcu, co jechał tym pociągiem. Kurczę. No. To były takie dzieci. Gracjan! Jak się nazywa ta bajka o tym chłopcu, co on tym pociągiem jechał? The Polar Express? Chyba tak, Ekspres Polarny. No. Tak, Ekspres Polarny. Polecam Wam tą bajkę. Tak, polecam Wam tą bajkę, bardzo fajna, bardzo taka z fajnym przesłaniem. Bardzo Wam polecam. Makowiec czy szelnik?
Oczywiście, że sernik. Nie lubię makowca, nigdy nie lubiłam, bo zawsze wchodzi kurczomak w zęby i to jest wkurzające, ale smak lubiłam. Babci Sernik makowiec zawsze, zawsze, chociaż plasterek się uskubnęło, babcia robiła taki pyszny, taki mokrawy trochę. No jak się nazywa? No, makowiec. Zawsze robiła taki mokrawy makowiec, więc zawsze ten kawałeczek gdzieś tam się skubnęło, ale ogólnie wolę sernik. I na zimno, i na ciepło. Czy No. kiedykolwiek ulubiłaś bałwana? Oczywiście, że tak. No, każdy z nas chyba kiedykolwiek, przynajmniej z raz ulepił bałwana. Ja to robiłam z roku na rok, jak byłam mała. Zawsze wychodziliśmy do ogródka albo przed dom z rodzicami i zawsze z tatą na przykład kulaliśmy te kule. Albo na wiosce u mojej świętej pamięci drugiej babci z moim wujkiem, z wujkiem Mirkiem. Zawsze, kurczę, lepiliśmy bałwany. No. Co wolisz, Wigilia czy pierwszy dzień świąt? Oczywiście, że Wigilia. Wigilia, bo uwielbiam sobie tak usiąść, podumać trochę, przede wszystkim tak, to jest takie łączące całą rodzinę, czyli zawsze przy tej Wigilii byliśmy wszyscy przy jednym stole, to było fantastyczne, tego trochę brakuje. No, ale myślę, że tak, myślę, że Wigilia właśnie z tego względu, że tak wszyscy jesteśmy razem i się wspomina coś, i te kolędy, i ta cała taka osłonka, słuchajcie, właśnie taka. To jest taki magiczny czas, naprawdę. To słusznie ktoś nazwał, że to święta i w ogóle Wigilia to jest taki magiczny czas i ja też tak uważam. Więc Wigilia zdecydowanie. Białe czy kolorowe lampki choinkowe? To Białe jest czy ostatnie kolorowe? pytanie. Jeżeli chodzi o kiedyś, to zdecydowanie kolorowe, bo zawsze kolorowe takie lampki miała babcia. Bombki, lampki, wszystko, cała choinka była po prostu kolorów wszelkiego rodzaju. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, zdecydowanie wolę jakieś takie stonowane, czyli wybrałabym lampki chyba białe. Ostatnie pytanie. To było ostatnie pytanie. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, takie typowo stricte świąteczne, to oczywiście możecie pisać mi śmiało w komentarzach pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło, oczywiście dla Was przygotuję taki filmik, odpowiem na takie pytania. Ja właśnie już teraz spadam, to był tak świąteczny zaległy, jaki Wam zalegałam. Jest prawie 15, więc nie mam dużo czasu. Nie chce mi się bardzo dzisiaj, nie chce mi się bardzo dzisiaj, a to jeszcze dzisiaj i jutro. Jutro będzie mi się bardziej chciało, bo od razu kończąc pracę biorę wypłatę, także to akurat tak, ale dzisiaj wiem, że będzie bardzo stresujący dzień w pracy, bo będzie bardzo busy, jak każdej soboty. I z jednej strony to dobrze, bo czas szybko leci. Aniżeli jak się tak człowiek ma tam plątać i coś wycierać. Głupcząc oczywiście, że wyciera, bo wszystko przecież jest czyste, bo co chwilę się wyciera. Ale tak, ale jak jest busy, to czas szybciej przylatuje, ale tak wiecie, wtedy jest taki zapier, jeżeli człowiek nie ma czasu nawet zrobić siku. No, naprawdę. Dobrze, tyle emocji w ten przedświąteczny czas. Nie mogę złożyć teraz myśli w mojej głowie. Powiem Wam, że tak myślę teraz o kilku rzeczach, jakie jeszcze miałam zrobić, i nie wiem, czy je zrobiłam. Ja się z Wami żegnam. I co? I przyjdę do Was z kolejnym filmikiem, w którym zrobimy sobie. To będzie też vlogmas, ale zrobimy sobie właśnie test albo makijaż jedną marką. Nie wiem, jak będziecie woleli, tak sobie nazwiecie ten filmik. A tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. A jeżeli macie jakiekolwiek inne zapytania do mnie odnośnie świąt, typowo świąteczne, piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem, a ja dla Was takowy przygotuję. Buziaczki. Ajo! Dzień dobry, witam się z Wami gorąco i serdecznie. Ja właśnie dopiero wstałam. Oła. Powiem Wam, że boli mnie ten nieprzyjaciel. Oczywiście muszę go złożyć do szafki, jak żeby inaczej. Właśnie się pokapowałam, że słuchajcie, nawet nie mam kawy. Muszę dzisiaj kupić kawę, bo z kaw to mam tylko te, wiecie, te moje spaczki. I to chyba tylko już jedna mi została. Witam się z Wami 9 już grudnia. Po prostu nie wierzę, po prostu nie wierzę, że mamy już 9 grudnia. Została mi tylko ta, więc tą będziemy sobie przyrządzać. Patrzę, żebyście tutaj dobrze stały. Stójcie, nie chwiejcie się. Wystarczy, że ja się chwieję. No, także robię sobie kawę. Dzieciaczki jeszcze śpią. O dziwo, jest godzina po 9, a dzieci śpią. Także tak, biorę kawę. Za chwilę otworzymy kalendarze. Zaległości mam w kalendarzu z herbatami. Po prostu powiem Wam, że jakoś tak po pierwsze wyszło, po drugie ja już tyle ostatnio tych herbat się opijam, że chodzę tylko co minutę i po prostu, wiecie, i sikam. Co minutę chodzę i sikam.
Dobra, mam, chciałam zamknąć szafkę. Mam kawę, także idę sobie zaparzyć, a za chwilę do Was wracam i otworzymy sobie kalendarz. No i tak, moja kawa już zrobiona. Jak widzicie, to jej wychodzi dosłownie tyle, tylko z tym, że ja nie wiem, jakiej pojemności jest ten piękny kubas. Nie mam pojęcia. Trochę wygląda na przykład jak pół litra, bo on jest naprawdę bardzo szeroki. Ale nie wiem, nie mam pojęcia, więc tak myślę, bo to jest tak w sumie połowa jego. A teraz przejdźmy sobie do otwierania kalendarza. Na razie zwierzaki sobie zostawimy. Otwórzmy sobie zaległość herbat. A zaległość herbat jest naprawdę ogromna, nawet nie wiem, od którego mam zacząć. Czekajcie, tu jest piąty, o widzicie? Tak nagrywałam herbaty. Piąty, teraz szósty. 6, 6, 6, 6, 6, jest tutaj szósty. Ała, czekajcie, szósty, dobra, i zaraz Wam powiem wszystkie, pokażę Wam wszystkie, szósty, teraz siódmy, już widzę, siódmy, piąty, szósty, siódmy, ósmy, podoba mi się te zdjęcie, ten design, wiecie, o co chodzi. No i dowiedziałam się, że są tu, słuchajcie, herbatki niemieckie. Tak by the way. I naprawdę są smaczne, aczkolwiek jeżeli miałabym chyba porównywać, muszę jeszcze spróbować inny smak, ale powiem Wam, że te z English Tea Shopu, o te, po prostu biją wszystko. To jest coś przepysznego, nie? Dobra, no i mamy do 9 kalendarz otwarty. Ok, chowam ten kalendarz. Uwaga, uwaga, wszystko widać, widać. Teraz otwórzmy sobie, czy my otwieraliśmy 8 wczoraj? Naprawdę, dziewczyny, a Wy nic nie mówicie. No dobrze, to będą dwa rozdania teraz, dwie osoby wylosuję pod tym filmem teraz. Bo siódmy był, tak? Już się straszyłam. Siódmy, ósmy, czyli z wczoraj. Co my tu mamy? Playlista moja świąteczna. Aha, czyli to znaczy, że ja muszę Wam udostępnić po prostu na moim kanale, na YouTubie moją playlistę świąteczną. Jeżeli jesteście ciekawe, jakich piosenek ja słucham w tym roku w święta w domku, to takowa lista będzie utworzona jako playlista na YouTubie, dostępna, publiczna i tak dalej. Także to jest numerek jeden, znaczy pierwsza rzecz. I teraz dziewiąteczka, ponieważ dzisiaj jest dziewiąty. I co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga. Christmas hot chocolate. O, Christmas hot chocolate. Czyli będziemy robić gorącą, świąteczną czekoladę. No, to Houston, mamy problem, bo ja nie mam ani czekolady, ani chyba nic z dodatków. Także wyprawa do sklepu. I do sklepu pójdziemy po jakąś gorącą czekoladę. Przypuszczam, że padnie na Cadbury, bo dzieci pewnie to wybiorą. No i wykupię jakieś ozdóbki takie, żeby Wam zrobić fajną, ładną, świąteczną czekoladę. Taką w moim wydaniu, z moimi dodatkami i tak dalej. Nie ukrywam, że mam już jakiś pomysł, ale trzeba to wszystko kupić. A godzina jest już teraz 10. Godzina jest 10. Dzieci jeszcze śpią. Ja czekam, a herbaty były takie. Have the sleep. Nie wiem, to chyba znaczy... co to znaczy? Ich habe, wiem, że to jest, kurczę, ja mam chyba, tak? Hab dich lieb, masz tą miłość? Jeśli będziesz twoja, masz twoją, mam twoją miłość, mieć twoją miłość? Nie wiem, dajcie mi znać. Ewcia, pisz mi szybko w komentarzu pod tym filmem, Ewciunia moja, co to znaczy? Hab dich lieb, co jest miłością? Rudolf's Winter Tea, no to... Down Under, dalej mamy Time Out, o Time Out, tak, to u mnie jest często, jak właśnie dzieciaczki nadużywają grania gier, to właśnie ja zawsze przychodzę im i tylko jak sędzia taki sprawiedliwy pokazuje Time Out. Także koniec czasu, więc na tej herbacie powinnam poprzestać w sumie. A tu co? Nachteile, nie wiem nawet jak to przeczytać, więc nie będę czytać. Taka. I tu się dużo dzieje, tu są jakieś patyki. Patrzcie, są jakieś patyki, jakieś, ja nie wiem, co tu mi rzucili. Powiem Wam, że to wygląda jak ta karma dla ptaka, taka do karmnika. No dobra, takie herbaty już mogą być zmieszane, nie muszą być po siebie. Będę pić. No co, nie mam innego wyboru. Teraz idźmy
po kalendarz, idźmy po kalendarz mój ulubiony, czyli butsowy oraz Soap and Glory. A jeszcze tylko Wam muszę powiedzieć, że... Muszę Wam powiedzieć, że wylosowałam wczoraj zwycięzców z Vlogmasa numer 1, czyli okienko numer 1, rozdanie numer 1, rozdanie numer 2 chyba i 3. 2 i 3 i chyba 4 i 5. Mi się tak wydaje. Wiem na pewno, że trzy nagrody zgarnia jedna osoba, z czego ja się niezmiernie cieszę. Wykazała się jakby jak największym zainteresowaniem, jak największy udział w tym wzięła. Udostępniła i mój film, kawałek mojego filmu, i mi prywatnie, i na Instagramie, i o to mi chodziło. I mega się cieszę, i niech sobie każdy pisze, co chce, ale dla mnie te nagrody wędrują do Justyny chyba, o ile się nie mylę, bo nie wiem teraz, czy ten nick Justy to, czy właśnie to jest twoje imię, bo już naprawdę nie pamiętam, jest was trochę. Jeżeli tak, no to nagrody 3 wędrują do ciebie, kochana. No i nagroda chyba też jedna, czyli to będzie czwarta, wędruje do Ani. I teraz nie mogę sobie skojarzyć, ale za chwilę spojrzę, do kogo wędruje piąta. Angelika. I chyba Angelika. I teraz mi się coś tak jakby, wiecie, i teraz się nagle stało takie coś, takie bum w mojej głowie i po prostu chyba Angelika była osobą kolejną. Czyli są trzy osoby, a pięć nagród, ponieważ trzy nagrody lecą do jednej, której serdecznie gratuluję naprawdę, bo o to mi chodziło. Ja w ten sposób wiem, że ktoś mnie wspiera, że ktoś mnie ogląda, że ktoś czeka na moje filmy i że ktoś naprawdę chce nagrodę, a nie takie, wiecie, pim-pirim-pim. Więc mega się cieszę, czekam na adresik, nie wiem już teraz od której, od Angeliki chyba mam. Nie wiem, czy nie mylę, kurczę, czy to Angelika, ale chyba Angelika. Ja już powiem, że dobra, ale w każdym razie poprawię się za chwilę, teraz pójdę tam i przeczytam. Ale chyba Angelika Adamowicz, coś tak kojarzę. Słuchajcie, druga dziewczyna to Ania Lipiec i trzecia to właśnie ta Justyna, Justy Dajry, czy jakoś tak. Więc czekam na adresiki od tych, od których nie mam, do tych, do których napisałam, bo pisałam do Was chyba i na YouTubie, i na Instagramie. No, a nagrody Wam wysyłam w poniedziałek. Wydaje mi się, że zdążę wszystkie trzy wysłać. Wiem, że jadę chyba do Edynburga, ale powinnam to ogarnąć. Jak nie rano, to jakoś po południu, jak i po południu, to najpóźniej we wtorek. Także wyczekujcie, nagrody do Was dojdą. Ja Wam serdecznie gratuluję i bardzo z całego serca Wam dziękuję, że bierzecie udział, bo mi serducho rośnie, jak widzę Wasz wkład, jak widzę to, że wklejacie coś na Instagrama, jak widzę to, że followujecie, jak widzę to, że bierzecie udział i że te zasady konkursu, tego rozdania traktujecie bardzo poważnie, no to serce rośnie. Właśnie dla takich warto nagrywać. Buziaki, lecę do pokoju, otwieramy zaraz kalendarze. Ja odzywam się już do Was tutaj z miejsca dowodzenia. Kurde, Aga z pryszczem. Chyba tego jeszcze nie było. To znaczy, ja często mam w tym miejscu. Jak mnie ktoś ogląda, to to wie. I też jak mnie ktoś ogląda, to wie, że ja nie lubię sobie tego tak, wiecie, czymś tam przytegowywać. Jeżeli już nawet... Dzień dobry. Jeżeli już nawet, słuchajcie, to robię to perfumami właśnie. Perfumem sobie to zazwyczaj tak zategowywuję. Teraz najpierw sobie przetrę, słuchajcie, twarz tonikiem. Pozwólcie mi przetrzeć twarz tonikiem. Dobry. Moje dziecko się, słuchajcie, obudziło. Jedno z dzieci, drugie jeszcze niestety śpi. I muszą wstawać i się ogarniać, bo dzisiaj musimy iść kupić im te. Musimy iść kupić im co? Nie jeszcze. Trzeba wstawić. Muszę kupić im co? Wstawiłaś pranie? Spokojnie. No tak, taki jest właśnie, wiecie, real life. Tak wygląda moje real life. Pójdziemy, dzieciaczki, kupić Wam słodycze. Nie, pójdziemy Wam kupić co? Mama, stawiaś pranie. Potrzebujemy prania. Potrzebujemy bluzkę, jutro jest poniedziałek. Musimy być ubrani do szkoły, a nie słodycze. Słodycze za minutę. Dobra, to ja idę właśnie wstawić pranie i zaraz do Was wracam. Pani życzy sobie być na vlogu, tak? Na vlogmasie. Tak? Lalo. Lalo, no poczekaj, bo ona się tutaj pręży. Ona chce być na vlogmasie, tak? Oczko Wam puściła. Lalo, co chcesz? Ale jestem pięknym kotem. No, no pokaż, jak się wijesz pięknie. No.
No pokaż coś, no ja nie na darmo nagrywam. To wam pokazała. I ślad po Lali zaginął. Magiczny kocie. O Jezu, się śmiałam. No pokaż, jakim jesteś pięknym kotem, bo cię nagrywam. Połóż się, pomiziamy. Nie! No dobrze, kochani, w tle mamy oczywiście kolorowe święta zespołu Ostatni w raju. Tak, polecam wam ten utwór, bardzo świąteczny, bardzo klimatyczny, bardzo fajny. A my właśnie przystąpmy do otwarcia kalendarzy. Ziemia się zatrzęsła. Dobra, najpierw kalendarz Soap and Glory. Zobaczmy, co się kryje w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Dziewiątka, jest coś dużego, już mi się podoba. Duży rozmiar, bardzo dobrze. Czekajcie, tylko tak, siódemka już była. Ósemka była, to jest chyba to wyrwane, więc dziewiątka, patrzcie. Tu. Tu, takie duże. No to jedziemy. Jedziemy, co to takie duże, że aż nie chcę wyjść. Już wiem. Ta-da-da. Patrzcie, co tu pisze? Softly, softly. Softly, softly. Duża pojemność, już mi się podoba. I jest to oczywiście butter, czyli mamy tu kremik. Kremik, ja go uwielbiam, ja go mam w postaci w takiej dużej butli. Więc mega, mega się cieszę, bo lubię ten produkt. Fakt, wolę z pompką, jeżeli chodzi o formę aplikowania, ale to się też zużyje. Zaraz wam powiem. Uwielbiam, uwielbiam ten zapach. To jest chyba najfajniejszy zapach tutaj naprawdę z takich linii kosmetycznych, takich do pielęgnacji w Wielkiej Brytanii. Po prostu Soap and Glory, naprawdę. Soap and Glory, Sanctuary oraz The Body Shop. To są takie trzy po prostu linie dla mnie zapachowe. Nie trzeba nic więcej. Dobra, otwórzmy sobie teraz butsowy. Ten mój ulubiony, bo to jest dla mnie taki kalendarz niespodzianka. Tam przynajmniej znam produkty, wiem mniej więcej w większości przypadków, czego się mogę spodziewać, a tutaj, a tu nie bardzo. Także dziewiąteczka, szukamy dziewiąteczki. O nie, małe coś dają tu. Dziewiętnastka jest duża, piętnastka jest taka większa, czwórka już była i też była duża. Tu też też było jakiś krem, nie pamiętam już. Dobra, no to dziewiątka takie. Małe coś nam dają tej dziewiątce. Coś malutkiego. No chodź, chodź, wyjdź do panci. Czekajcie, jak to wyjąć? Co to jest? Serio? Nie w ogóle. To już jest druga, nie wiem teraz, czy to był wczoraj chyba, tak? To był pilnik? Powiedzcie mi, chyba to był pilnik. Więc ósemka i dziewiątka, sorry za te pieniądze, dziewczyny. Słabo, słabo i to bardzo słabo, bo mam żel do paznokci. Żel mówię, lakier. No wyjdźżesz, poczekajcie, no nawet nie mogę go wyjąć, nawet nożyczkami. Dobra, mam. Mam. Number 7, okej, okay. No dobrze, niech będzie. Jeżeli chodzi o markę, spoko, ale kolor ujdzie w tłoku na jesień, zimę. Nail Color Gel Finish Number 7. Porcini nazywa się kolor. Taki porcini, nie wiem, czy tu będzie widać. No. Widać teraz nazwę oraz widać moje pocięte ręce w pracy, no, pociachałam sobie całe. Także myślę, że lakier do kogoś powędruje, chociaż nie można wysyłać chyba lakierów ani tych. Empowered woman, empower woman, na pewno. Tak, taki power z tym lakierem, że wiecie co, że szkoda gadać. Dobra, otwórzmy sobie świeczuszki, ponieważ mamy dwie zaległe, czyli ósemka i dziewiątka, o ile dobrze pamiętam. Jest ósemka tu. Mamy czerwoną, czyli to jest ta chyba Mulet Wine. No, właśnie. A pachnie ten kalendarz cały gingerbreadem. Ósemka i jeszcze dziewiątka. Czekajcie, szukam dziewiątki. Tu jest dziesiątka, jedenastka, dwunastka, a gdzie dziewiątka? Jest. Dobra, mam dziewiątkę i tu będzie co? Biała. I jest biała. Biała. No i dobra. O, podarło mi się okienko. Nie chcą, zobaczcie, jaki dziurawy kalendarz. Dobra, to jest to. I Gemeros. I Gemeros, które jeszcze mam i tak zaległe. Dobra, czekajcie. 5,
10, 9 jest tu, mamy strawberry, bardzo proszę, strawberry i 8 jest tuż pod 9, choć maleńka, no i pomarańczowe, czyli widzę, że tu nie ma tak dużo, chyba 3 tylko rodzaje smakowe, szkoda. Szkoda, ale dobra, dżemy się zje, także proszę bardzo, otwarte już kalendarze moje wszystkie, wasz też, spisałam sobie właśnie na kartki, słuchajcie, także cieszę się z tej rzeczy, ale też się zastanowię, czy się z nią po prostu z kimś nie podzielę, czy komuś nie dam w prezencie, otworzyłam i powąchałam, ale to dlatego dziewczyny, bo ja mam całą butlę, tu nawet stoi jeden koło oliwci i drugi stoi jeszcze w łazience. 8 wczoraj był i 10, 9. No, ja też. I podzielę się, bo to jest bardzo fajny krem. I ja nawet wiem, z kim się podzielę. Ja go uwielbiam. Dorzucam go tutaj raczej do przesyłeczki dla kogoś. Bo trzeba się dzielić tym, co dla nas jest najfajniejsze. Okej, tak by wyglądały moje kalendarze. Lakier bym dorzuciła, ale kurczę, z lakierami jest tak, że właśnie nie wolno, kurczę, jakichś lakierów, jakichś warniszów, jakichś... co masz? Dla mnie? Czy mam pokazać? Co to jest? Nie wiem. Jakiś taki trochę zdemotywowany... zdemotywowany, słuchajcie, Mikołaj, czy nie wiem co, proszę. Oliwia miała w kalendarzu swoim i teraz drugi będzie dla mamusi. Nie. Mówi, że nie. Nie podzieli się z mamą, nic a nic. O, ma elfa, ona lubi, elf on the shelf. To ty dziecko. O. Szybka piłka. Ale co to było? Elf! Elf takimi uszami. Co to jest? Czekam, jak poprawimy. Także warniszy nie wolno wysyłać, więc trudno będzie se leżał, nie wiem, będzie se czekał na... Nie będę czekał, bo już uciekł. Mogę wam dzisiaj pokazać, bo jak zdążę, to jeszcze to właśnie teraz zrobimy. Czyli nagramy sobie makijaż trochę jedną marką, albo test kosmetyków, jak wolicie. Ale będzie on wykonany jedną marką, jaką zakupiłam w Butcie. Uznałam, że to będzie fajna forma też nagrania filmu. I jeszcze za chwilę dopowiem, albo teraz dopowiem, o, żeby było, żeby można było zakończyć. Więc jeżeli chodzi o rozdania z kalendarzy, bo dzisiaj było coś, nie, dzisiaj nie było w rozdaniu. Dzisiaj było co? Playlista było wczoraj, a dzisiaj Christmas Hot Chocolate. Uff, odpoczynek od rozdań. Mam tak, rozdanie numer 1 wygrała Angelika Adamowicz. Rozdanie numer 2 i 3 zgarnęła Justyna Diary. Rozdanie 4 Anna Lipiec. Rozdanie 5 Justyna Diary. Bardzo mało was bierze udział, albo nie rozumiem, albo wam się nie podobają te rzeczy. Albo po prostu macie za dużo w tyłkach, albo po prostu lenistwo i nie chce wam się brać udziału, nie chce... Nie wiem, nie rozumiem tej taktyki, bo nie rozumiem. Bo jeżeli ja kogoś bym oglądała, to uwierzcie mi, gdybym oglądała kogoś tak, bo bym lubiła i w ogóle brałabym za każdym razem udział w jakichś rozdaniach. Robię to, biorę udziały, nie we wszystkich, bo nie cierpię jednego, wam powiem. Jak mnie ktoś oznacza w rozdaniu, gdzie jest napisane w wymogach, w zasadach, że... Followuj mnie, rozumiem. Followuj jeszcze jedną osobę. Jakoś to zrozumiem, ale followuj wszystkich, którzy followują nas. Słuchajcie, mówię od razu dziękuję, choćby tam był, nie wiem, Ferrari. Po prostu dla mnie jest to słabe, jest to chęć powiększenia zasięgów, to jest rzecz jasna. Ja wiem, czemu to służy, ale no nie taką drogą. Jak chcemy coś komuś dać, to nie wymagajmy, kurczę, nie wiadomo czego, naprawdę. Ja mam zupełnie inne podejście i owszem, to, żebyście mnie followowały, to chodzi mi oczywiście jak najbardziej o jakieś tam poszerzenie zasięgów na Instagramie, ale ja nie proszę, żebyście mi na przykład, nie wiem, żebyście oznaczały swoje 3 koleżanki, które do mnie przyjdą jako nowe. Nie, ja chcę, żebyście wy udostępniły mi mój po prostu filmik, że jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie kliknie. Nie będzie miał ochoty, nie kliknie, ale ja widzę, że to zrobiłyście, udostępniłyście i wszystko gra. Także tego nie rozumiem. Tutaj moim dziewczynom, ja sobie już podpisałam nawet numerki, trzymam wszystkie kartki z kalendarza, mam numerki, wiem co do kogo idzie. Jeżeli chodzi o adresy, teraz musiałabym sprawdzić w telefonie, bo nie pamiętam, ale wiem, że chyba to... Chyba do Angeliki tylko mam adres, do Ani Lipiec napisałam właśnie z prośbą o adres.
I do Justyny Diary Dajry również napisałam o adres. Także czekam na adresik i w poniedziałek, wtorek będę wysyłać Wam przesyłki. Mega się cieszę, już to powiedziałam wcześniej, więc już się powtarzać nie będę. Bardzo mnie cieszy, że bierzecie udział, bardzo. Także super. A teraz przejdźmy do właśnie makijażu jedną marką. Ja zakupiłam, słuchajcie, rzeczy w Budzie. Wszystko wyszło mnie 26,65, prawie 3 dychy. Będę wyciągać paczki z paragonem i mówić Wam ceny. Może zróbmy tak, jeżeli chodzi o tą markę, którą wybrałam, na którą się zdecydowałam, jest to marka Natural Collection. Cokolwiek to znaczy.